Witamy w piątym wolontarystycznym webinarium organizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzisiejszym naszym gościem jest Małgorzata Latarska, inicjatorka wolontariatu pomocowo-społecznego i hospicyjnego w naszym województwie. Małgorzato, od ponad 20 lat już rozwijasz ideę wolontariatu w naszym regionie. Opowiedz nam, skąd taki pomysł na taką aktywność, jak to się zaczęło i dlaczego? Co się skłoniło do podjęcia takiego działania? To znaczy, ja myślę, że w każdym z nas jest taka idea i każdy chciałby komuś pomagać. I nie jest to, i czasami po prostu nie mamy takiej możliwości. Mnie taka możliwość się stworzyła w przepiękny sposób, ponieważ pracowałam w szpitalu klinicznym numer 4 na ulicy Spornej jako pedagog i tam powstała idea stworzenia hospicjum dziecięcego i wraz z zespołem lekarskim i pielęgniarskim taka idea została zrealizowana. I okazało się, że do współpracy w takim hospicjum potrzebni są również ludzie dobrej woli, tak? Czyli ludzie, którzy chcą pomagać dzieciom, rodzinom, będą chcieli pomagać dzieciom i rodzinom w tym codziennym trudzie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym. No i okazało się, że mnie obdarzono takim zaufaniem z racji na zawód, myślę, i też wcześniejsze doświadczenia harcerskie, bo jestem instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza. Tak więc stąd też wynika wiele takich umiejętności, które daje nam harcerstwo, czyli umiejętności organizacyjne, kontakty z drugim człowiekiem, taka możliwość, umiejętność współpracy, doceniania tego człowieka. No i takie dyspozycje pewnie zostały we mnie dostrzeżone. W związku z tym zaufano mi i zaproponowano organizację tego wolontariatu. No i tak to się zaczęło. I okazało się, że w momencie, kiedy powstało w Łodzi pierwsze hospicjum dla dzieci, to wiele osób zapragnęło włączyć się w aktywność tej organizacji i pomagać rodzinom, dzieciom przewlekle chorym. I tak zostałaś koordynatorką wolontariatu. A nie, musiałam się najpierw przeszkolić. No właśnie, jak to wyglądało? Jak wyglądały te początki twojej pracy w charakterze koordynatora? Co najpierw trzeba było zrobić, jakie warunki spełnić, żeby takim koordynatorem zostać i co potem należało do twoich obowiązków? No tutaj oczywiście, że na początku to koordynowanie jakby zostało mi przyznane, tak? Ale żeby zostać takim pełnoprawnym koordynatorem, takim, który faktycznie rozumie swoje obowiązki i czuje, co do niego należy, no to posiłkowałam się szkoleniem, tak? Które to szkolenie uświadomiło mi parę takich rzeczy, które są rzeczami, nazwijmy to, organizacyjno-formalnymi, tak? Poza tym mogłam sięgnąć do takich doświadczeń zagranicznych, tak? Do doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. I będąc jeszcze wtedy, o te 20 lat, młodszą osobą, ale już z doświadczeniem życiowym, matką, żoną, prawda? Pedagogiem, to wzbogaciło moją wiedzę i spowodowało, że to koordynowanie wydaje mi się, że było sprawniejsze. I tak więc uważam, że oprócz samej chęci, tych ewentualnie dyspozycji osobistych, ta wiedza jest bardzo potrzebna. Czyli tutaj po raz kolejny powtarza się ta sytuacja, że wiedza, szkolenia i rozwój jest niezbędny w pracy koordynatora wolontariatu, żeby to było zorganizowane, przemyślane i systematyczne. Poza tym pomogło mi to również w opracowaniu takich formalnych jakby spraw dotyczących funkcjonowania wolontariuszy w danej fundacji, w danej organizacji. Ponieważ specyfice też. Dokładnie, ponieważ ta formalna strona jest istotna z racji na pewne zadania i obowiązki, które dajemy wolontariuszom, a jednocześnie możliwość ich wykonywania przez wolontariuszy, ale i takiego bezpieczeństwa,
porządku w tym coś, co się dzieje. No i też bezpieczeństwo organizacji, która takie osoby zatrudnia na zasadzie wolontariatu. No twoje doświadczenie jest bardzo bogate i imponujące. Współpracować z wieloma organizacjami w Łodzi. Fundacja Jean, Fundacja Dom w Łodzi, Gajusz, Hospicjów dla Dzieci. Opowiedz nam, na czym polega specyfika wolontariatu w takich organizacjach i czy obserwując pracę koordynatora w tych różnych fundacjach i instytucjach, widzisz pewne podobieństwa i różnice? Jak to byś teraz nałożyła nam z perspektywy czasu? Ja powiem tak, wolontariat społeczny jest specyficznym rodzajem wolontariatu. To ponieważ ja zawsze swoim wolontariuszom mówiłam, że zgłaszają się do takiego wolontariatu, takiego miejsca, w którym oczekujemy osób, które chcą pomagać drugiemu człowiekowi sensu stricte, tak? Czyli bezpośrednio. I że te osoby są szczególne, że przychodząc w ogóle i wykazując chęć bycia takim wolontariuszem, jest w tych ludziach coś wyjątkowego. Oni się bardzo dziwili i zastanawiali, skąd takie moje podejście, ale zawsze uważałam, że należy tak traktować tych ludzi, ze względu na fakt, że tak naprawdę na co dzień dysponują swoim wolnym czasem, który mogliby wykorzystać w każdy inny sposób, no po to, żeby świadczyć siebie innym, tak? A doświadczenie w przypadku hospicjów no było wyjątkowo specyficzne. I wyjątkowo, nazwijmy to nawet trudne, tak? Ponieważ kiedy zdarzało się, że ogłaszaliśmy nabór, tak? do wolontariatu i zapraszaliśmy te osoby do siedziby, przychodziło mnóstwo osób i kiedy zaczynaliśmy rozmawiać, czego dotyczy ten wolontariat, z jakimi sytuacjami mogą się spotkać, że mamy do czynienia z dzieckiem ciężko chorym, że rodzina obarczona jest również problemem tej choroby, że ich pomoc ma być pomocą pozbawioną wszelkich oczekiwań ze strony, nie wiem, jakiegoś profitu, tak? Że doświadczenie, które zdobędą, to będzie doświadczenie stricte życiowe, tak? Jak mierzyć się z taką sytuacją. I tak jak w słynnej książce o Pani Róży, dziecku hospicyjnym, prawda, to często ta sytuacja kończy się w sposób ostateczny i dochodzi do rozstania z naszym podopiecznym, do przeżywania tragedii rodzinnej i wtedy wolontariusz również jest w żałobie, tak? Również jest osobą, która w tym wszystkim bardzo mocno się angażując uczestniczyła. I nagle okazuje się, że z tej grupy osób, która tak licznie przychodziła na te spotkania, pozostawała garstka, którzy chcieli się zmierzyć jednak z tym problemem i tak naprawdę szczerze mieli na tyle siły i mocy w sobie, żeby pozostać w tejże właśnie roli w rodzinie dziecka przewlekle chorego. Natomiast jeżeli zostawali, to zostawali ci tacy, no ja nie chcę tutaj kategoryzować, ale ci, którzy tak naprawdę czuli tą misję bycia wolontariuszem społecznym, tak? Takim, który chce pomagać i znajduje tę siłę. Ale jakby radość z tego wszystkiego, idea tego wolontariatu społecznego jest taką wielką, ma taką wielką moc. Ponieważ jeżeli myślimy o pomaganiu, to zawsze nigdy nie myślimy właśnie o tym proficie, o tym, co ma do nas wrócić, ale wraca do nas satysfakcja własna, prawda? A ta satysfakcja własna według mnie jest ciągle motorem napędzania tych chęci do pracy z drugim człowiekiem. No to na pewno jedna z motywacji takiego kandydata na wolontariusza, tak? No bo tak hospicyjny, czy taki pomocowy, medyczny, no jest dosyć specyficzny troszeczkę wymaga od nas przekroczenia pewnych barier, swoich uprzedzeń. No, musimy się otworzyć na nowe wyzwania. I właśnie taki kandydat na wolontariusza, czy on powinien dysponować pewnymi cechami, czy powinien mieć pewne
przygotowanie na przykład, albo czy są jakieś przeciwwskazania dla takiego wolontariusza, czy każdy może być wolontariuszem w takim podmiocie właśnie hospicyjnym. Ale wracając jeszcze do poprzedniego pytania, bo oczywiście za moment odpowiem na to, ale pytałaś jeszcze o tę specyfikę instytucji, w której pracowałam. Dom w Łodzi, przepraszam, jest wyjątkową instytucją, wyjątkowym miejscem na mapie w ogóle Polski. I tam ten wolontariat w tej chwili rozwija się fantastycznie, ale te początki i osoba, która się potem tym zajęła, również moja wolontariuszka, świetnie sobie poradzili. Czy też fundacja GIM, w którym przepracowałam 8 lat i miałam przyjemność po prostu ten wolontariat tam poprowadzić. Również zbierał niesamowitą liczbę osób, które nie tylko próbowały pomagać, tak, czy mierzyć się z kontaktem z dzieckiem chorym, czy dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, czy też z autyzmem, ale również próbowały mierzyć się jakby same z sobą, żeby sprawdzić swoje dyspozycje na przykład do zawodu terapeuty autyzmu, czy do zawodu nauczyciela domu dziecka, czy pedagoga z domu dziecka, tak? Także tutaj ta gotowość i te umiejętności były pogłębione jakby o tę wiedzę czysto stricte zawodową. My zgadzaliśmy się na to, uważaliśmy, że jeżeli takie osoby sprawdzą się w wolontariacie na przykład, tak, i odnajdą się w tej rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku autyzmu trudnej, wymagającej, to takie osoby często stawały się już później pracownikami tychże instytucji, tychże miejsc, bo dla nas były to najcenniejsze osoby. I do dzisiejszego dnia, na przykład w Fundacji GIM, ta, nie boję się określić, ta najlepsza w tej chwili kadra terapeutyczna, oczywiście bardzo wykształcona i już w tej chwili z dużo większym doświadczeniem, to są byli wolontariusze. Tak więc zdobywanie tego poczucie chęci pomagania drugiemu plus te kompetencje, które się zdobywa w trakcie tej pracy, no, stanowią niesamowitą mieszankę, która daje szansę na przykład fajną pracę w przyszłości, tak? A jednocześnie możliwość sprawdzenia siebie. A wracając do tego pytania, jaki powinien być ten wolontariusz? No tutaj powiem szczerze, będę niezmienna i przez te 20 lat nic mnie nie oszukało. Nic się nie zmieniło w moim patrzeniu na tego człowieka. Uważam, że no przede wszystkim, jeżeli zgłasza się do jakiegoś miejsca, no to musi znać to miejsce, tak? Czyli wiedzieć, do jakiego miejsca się zgłasza, czy to jest, jaka jest specyfika tego miejsca, tak? Żeby gdzieś tam no, te niespodzianki, które mogą go spotkać, były dla niego nie niespodzianką, tylko czymś oczywistym, tak? Jeżeli przychodzi do hospicjum, czy przychodzi do fundacji, która zajmuje się terapią, to żeby wiedział kandydat, gdzie się zgłasza. Następna sprawa, no to po prostu chęć, własna chęć, tak? Ile tego czasu mamy, jak ten czas jest dysponowany. I podstawowa sprawa, której zawsze mówię wolontariuszowi, że nigdy nie może być tak, że jakakolwiek pomoc ma być kosztem własnego osobistego czasu. Wtedy nigdy to nie będzie prawdziwe i nigdy nie będzie autentycznie służące temu drugiemu człowiekowi. Bo jeżeli przez cały czas, kiedy jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, i pomagamy, i dysponujemy swoim czasem, mamy z tyłu głowy, że nie wiem, powinniśmy się uczyć, albo uciekliśmy, w cudzysłowie, z wykładu, albo też nasze dzieci w domu są niezaopiekowane, to wtedy nie jest to prawdziwy wolontariusz. No wiadomo, niespokojne potrzeby prowadzą do frustracji i różnych nieprzyjemnych strach. Dokładnie, tutaj już, tak. Ale jeszcze, jeżeli pozwolisz, mogę? Tak. Uważam, że to jest taka podstawa, a później jakby tą motywację i tą dyspozycyjność i tą świadomość, bo takie te trzy cechy bym wymieniła, tak?
ubieramy w określone warunki. Tak? I ja zawsze we współpracy z prezesami odpowiednich miejsc, w których byłam koordynatorem, ustalaliśmy, że schemat przyjmowania takiego wolontariusza, tak? Jak on będzie wyglądał. I na początku, oprócz takiego spotkania ogólnego, gdzie się tam, tak jak wcześniej mówiłam, spotykaliśmy i ogólne informacje przekazywaliśmy, to była jeszcze rozmowa indywidualna. I gorąco zachęcam wszystkich koordynatorów, którzy myślą o nawiązaniu współpracy z wolontariuszem, zwłaszcza wolontariuszem w takich kontaktach społecznych z drugim człowiekiem, do indywidualnych rozmów, tak? Bo to daje szansę na jakby poznanie, spersonalizowanie tej osoby, tak? Że my wiemy, kim ta osoba jest, że możemy zadać pytania osobiste, które czasami no, pozwalają na no, niestety odmówienie danej osobie takiego wolontariatu. I zdarzało się to na przykład w momencie, kiedy w hospicjach, czy w Gajuszu, czy też w łódzkim hospicjum przychodziły do nas na przykład mamy osierocone, tak? Dzieci, które odeszły. I wtedy staraliśmy się tłumaczyć tym mamom, że to nie jest dobre rozwiązanie, tak? Że jakiś inny rodzaj wolontariatu bardziej może byłby tutaj dla nich wskazany, tak? Niż kontynuowanie tej opieki na przykład nad innym dzieckiem. No z różnych powodów, ale może nie jest to miejsce, żebyśmy o tym mówili. Ale właśnie warto to uświadomić i koordynatorom, i wolontariuszom, że po prostu plan pracy i współpracy z wolontariuszami powinien być właśnie przemyślany. Bardzo. I ten cykl całej współpracy też i model indywidualny do każdej placówki dopasowany. I rozpoczęty właśnie rekrutacją, ale tą rozmową wsterną i dokładną weryfikacją oczekiwań wolontariuszy, koordynatora. Dokładnie. I podjęcie decyzji, co jakby z tym kandydatem dalej zrobić. Świetnie zwróciłeś uwagę na oczekiwania wolontariusza, ponieważ często ludziom się wydaje, nie wiem, ludziom tak ogólnie to nazwałam, ale nie wiem, no jakim, niektórym nazwijmy to instytucją czy fundacją, że ci ludzie tak naprawdę przychodząc do nas tyle dostają, że nie ma powodu, żeby jakby spytać o ich oczekiwania, a ja zawsze starałam się, żeby to była w tym równowaga, tak, że oczekiwania wolontariusza były dla mnie tak samo istotne, jak oczekiwania fundacji czy organizacji, w której pracowałam, ponieważ uważałam, że tylko z takiej równowagi może wyjść coś dobrego, że szacunek do wolontariusza, tak? No i te wszystkie późniejsze działania w postaci nagród, wzmocnień jest bardzo istotne w prowadzeniu wolontariusza, bo tak jak wcześniej powiedziałam, sama satysfakcja własna i to, że wolontariusz cieszy się, że coś fajnego zrobił, to jest coś osobistego dla wolontariusza, ale dostrzeżenie tego przez innych w określony sposób, na zasadzie pozwolisz Mariusz, świetnie to zrobiłeś, prawda? Po prostu czasami góry przenosi. System nagradzania, tak, tak, zawsze tak, na tych webinariach tutaj mówimy, jest bardzo istotny, kluczowy w tej modelowej współpracy i wtedy to wszystko działa, tak mówisz. A czy zdarzyła się jakaś ciekawa sytuacja w twojej już karierze koordynatora i współpracy z wolontariuszem? Jakaś anegdotka, coś ciekawego? Czy mogłabym się z nimi pochwalić? Anegdotki? Coś nietypowego może? To znaczy, ja powiem o jednej porażce swojej. To będzie smutna historia tak naprawdę, ale która świadczy o tym, że bycie koordynatorem to jest ogromna czujność. To jest taka konieczność panowania jakby nad tą grupą, kontaktu z tą grupą. No te 20 lat temu to było ciut utrudnione, tak, bo mieliśmy już telefony, ale nie było tej komunikacji, którą teraz możemy. Ja w późniejszym czasie, czyli rok temu, kiedy jeszcze byłam koordynatorem, komunikowałam i późniejsze lata, komunikowałam się przez Messengera, przez grupę na Facebooku i to było w ogóle genialne, tak, bo każdy miał do tego dostęp, każdy ma telefon. Natomiast wcześniej było to utrudnione. I jedna z takich moich porażek, które pamiętam do dzisiejszego dnia i która jest, myślę, może od porażek zacznę, bo to chyba ważniejsze,
myślę, że to było takie dla mnie smutne, że po prostu zdarzyła się taka sytuacja w hospicjum, że dziecko, które wolontariuszka, dwie wolontariuszki się opiekowały, odeszło w nocy, tak? Nagle w bardzo takich smutnych okolicznościach. I ja nie zdążyłam zawiadomić tychże wolontariuszek o tym, że to się stało, ponieważ ta komunikacja jakoś gdzieś tam się zaburzyła. I one przyszły na spotkanie do rodziny i okazało się, że już tego chłopca nie ma po prostu. I przeżycie, jakie to spowodowało u tych dziewczyn, i pretensje do mnie, że nie zostały uprzedzone, dały mi taką czerwoną lampkę, że ta uważność, ta koncentracja na tych osobach, pilnowanie tego jest bardzo istotne. Wtedy dostałam po nosie i mówię, o, no właśnie, za późno. No bo tak naprawdę koordynator jest też osobą, która nawet te emocje też zbiera, prawda? Więc gdybym się wykazała tą uważnością, to bym je wcześniej uprzedziła i przygotowała na to, że stała się tragedia niespodziewanie, tak? Że dziecko miało jeszcze być z nami, miało uczestniczyć w tych zajęciach przez wolontariuszki proponowane, a niestety już nie może, tak? I to była porażka. Natomiast sukcesów, mnóstwo takich rzeczy, szczerze powiem, nie przygotowałam się, żeby mówić o sukcesach, bo... Co mnie napraca, bo to jest sukces. To jest sukces. Ta zabawa, ja wiem, tak. Przy okazji odpowiedzialności ogromnej. Wiesz co, Mariusz, to jest tak, że ja uwielbiałam tę pracę, uwielbiałam bycie drugim człowiekiem i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo może moi wolontariusze zechcą obejrzeć ten materiał, będą chcieli to usłyszeć, że jedna rzecz, która mnie się udała przez ten czas, to, że ci ludzie mnie nigdy nie zawiedli, tak? To jest bardzo istotna informacja, bo nie wiem, organizujemy w ramach danej organizacji, danej fundacji inne dodatkowe aktywności, zwłaszcza na przykład czy w Fundacji Gajusz, czy w Fundacji Jim, czy w Domu w Łodzi. Organizowaliśmy różne imprezy na rzecz podopiecznych dzieci tychże organizacji. I wtedy też wolontariusze byli potrzebni. Bądź też nagle zdarzało się, że jakaś rodzina występowała z prośbą, żeby, nie wiem, przyjechać pilnie, bo coś tam należało w danej rodzinie zrobić. I nigdy mi się nie zdarzyło przez te 20 lat, żeby ktoś mi odmówił, tak? Żeby ktoś powiedział nie w ogóle, albo żeby nie wiem, przyszła mi jedna osoba, kiedy ja potrzebowałam 20, tak? I zastanawiałam się czasami nad tym, jak to się stało. Zawsze mi się wydawało, że to jest cudowność tych osób. Ale teraz z perspektywy rocznej, bo już przez rok nie jestem czynnym koordynatorem, myślę, że to była kwestia też takiej więzi, którą udało nam się stworzyć, tak? I niekoniecznie mówimy tu o więzi między koordynatorem a wolontariuszami, tak? Bo ja się zawsze starałam być przyjaciółką, doradcą, nie wiem, szefem, wszystkim po trochu, tak? Ale myślę, że taka więź, którą się udało stworzyć między organizacją a wolontariuszami, tak? Czyli że wolontariusze uważali, że to jest ważne, żeby oni byli, bo w tym momencie pewne imprezy, nazwijmy to, eventy się nie odbędą. I ja zawsze używałam w takich razach takich prostych sformułowań, które nie nosiły znamion szantażu emocjonalnego, broń Boże, tylko mówiłam, słuchajcie, proszę was bardzo, bo to jest ważne, jesteście ważni w tej organizacji i bardzo was proszę, przyjdźcie, tak? I to zawsze działało. No myślę, że będziesz tutaj wzorem dla mnie po tej rozmowie. A powiedz mi jeszcze, jak można zgłosić się do takiego wolontariatu hospicyjnego? Gdzie szukać informacji, ponieważ jest to dosyć rozsiane? I naprawdę trzeba tutaj trochę pracy wykonać, żeby się do tego odpowiednio przygotować i znaleźć takie miejsca, w których można świadczyć taką pomoc. Co byś poradziła właśnie kandydatom na takich wolontariuszy, gdzie oni mogą tego szukać? Przez debet telefoniczny?
To znaczy, oczywiście ja nie znam w tej chwili ani wymagań, ani specyfiki funkcjonowania wolontariatu w tych miejscach i nie chciałabym się wypowiadać może autorytatywnie, bo najprościej dotrzeć do danego miejsca, do którego się chce. I zazwyczaj, tak zresztą my to robiliśmy, były informacje na stronach internetowych, tak, zakładki pod tytułem wolontariat. Wiem, że koledzy używali takich formularzy, które to formularze jakby dawały szansę osobie zaprezentowania się, tak? Czyli jak się nazywam, takie proste informacje, które RODO jakby zabezpiecza, tak? Czyli numer telefonu i krótka informacja o sobie, tak? I z pytaniem, dlaczego chcesz do nas dołączyć, tak? I wtedy wolontariusz, ta osoba, kandydat mówi, no nie wiem, podoba mi się to, co robicie, albo chciałabym poznać specyfikę waszej pracy, tak? Albo też, nie wiem, czuję potrzebę pomagania i tak dalej, i tak dalej. I poprzez taki przycisk sympatyczny wyślij, dociera to najczęściej do fundacji. W moim przypadku, na przykład w Fundacji GYM, przychodziło to po prostu na moją skrzynkę internetową i ja poprzez odpowiedź indywidualną do każdej z tych osób zapraszałam na spotkanie. Czyli najlepiej taki formularz aplikacyjny wysłać, jeżeli strona i organizacja posiada, ewentualnie śledzić portale takie hospicyjne, ale chyba myślę, że też taką fajną formą rozpoczęcia przygody z wolontariatem hospicyjnym jest po prostu udział w szkoleniach, które takie fundacje czy organizacje organizują. Pewnie raz do roku czy tam dwa, bo są tak nabory organizowane. Przyjść, przeszkolić się, zobaczyć i zdecydować, czy to jest dla mnie. Wiesz co, Mariusz, oboje wiemy, że są różne rodzaje wolontariatu, prawda? I w takich organizacjach, my się teraz skupiliśmy na wolontariacie, który bezpośrednio pracuje, czy to w obecności terapeuty z dzieckiem autystycznym, czy to w domu dziecka, czy tam w domu w Łodzi, prawda, w obecności wychowawców. Ale również jest tak zwany wolontariat akcyjny, tak to nazwijmy, taki wolontariat, który... Około, prawda? Gdzie na przykład osoby mówią, nie, no ja tak za bardzo to bym nie chciała tam, ale chcę coś zrobić dla tej organizacji. I wtedy właśnie można nawet z takiego wolontariatu skorzystać. Natomiast każdy wolontariat wymaga przygotowania wolontariuszy poprzez szkolenie. Każdy wolontariat. I w różnych miejscach to było różnie, w sensie ilości tych spotkań i jakości tych spotkań, nie mówię o jakości wartościującej, tylko czego dotyczyły, prawda? I tak w przypadku, jeżeli chodzi o te szkolenia, to jest na pewno o specyfice samego bycia wolontariuszem, co to znaczy być wolontariuszem i jakie są jego zadania. Również zadania wyznaczane przez daną fundację czy organizację, jak również no, specyfika podmiotu, tak? Czyli spotkanie z lekarzami w przypadku hospicjum, jakie są choroby, z czego to wynika, co to znaczy opieka terminalna i tak dalej. Taki wolontariat może dotyczyć właśnie pacjenta, czyli medyczny powiedzmy. I tego, co się dzieje, tak powiedzieliśmy, te akcje, czyli niemedyczne i są różne formy tego wolontariatu, i nie musisz koniecznie będąc w tej organizacji skupiać się właśnie na tej pracy. Dokładnie. A poza tym, no wiesz, no jednak jak jesteś w jakimś miejscu, to chcesz wiedzieć, co się dzieje w tej organizacji. Nie można wolontariusza jakby odsunąć od pewnych rzeczy, tak? On powinien być na bieżąco we wszystkim tym, co się dzieje w danym miejscu. Uczestniczyć w tym, no. Małgosiu, ci bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dużo wiedzy, dużo takich wiadomości przydatnych i dla wolontariuszy, i dla koordynatorów. Myślę, że to kogoś zainspiruje, dowie się więcej o tym, co można zrobić właśnie w takich organizacjach i gdzie szukać właśnie takiego wolontariatu. No właśnie, drodzy widzowie, może wam też przyjdzie do głowy jakaś postać ciekawa, z którą chcielibyście tutaj zobaczyć, z którą moglibyśmy porozmawiać i dowiedzieć się o kolejnych działaniach.
piszcie w komentarzach, my chętnie tutaj zaprosimy i takie webinary przygotujemy. A tymczasem jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy. Naszym gościem była Małgorzata Latarska, propagatorka wolontariatu pomocowego, społecznego, hospicyjnego, po prostu wolontariatu. Dokładnie, gorąco zachęcam. Do zobaczenia.